Hej, cześć, witajcie, z tej strony z Maslo, a z tej strony Amiga 600. Niesamowity komputer z lat 90. Dzisiaj troszeczkę go odrestaurujemy, opowiem wam nieco na temat jego historii, no i oczywiście pobawimy się nim i spróbujemy uruchomić jakieś gierki. Zapraszam. Na swoim kanale nierzadko wracam do tematyki retro, gdyż wydaje mi się, że stare sprzęty są dość ciekawe i warto poświęcać im uwagę. I o ile bawiliśmy się jakimiś sprzętami pokroju 386, 486, jakimiś starymi laptopami, tak nigdy nie tykałem tematu Amigi. Jako że mój kanał ogląda sporo młodych widzów, myślę, warto będzie sobie to zaznaczyć. Wygląda to jak klawiatura, ale to jest cały komputer. Tak dla jasności, żeby nie było tutaj żadnych niedomówień. No i myślę, że jak ci, którzy z was oglądali mój film na temat 386, no to wiecie, że PC-ty z tamtego czasu były dużo większe. Co nie zmienia faktu, że Amigi pod niektórymi zastosowaniami były zdecydowanie lepsze niż ówczesne PC-ty i bardziej nowoczesne, więc warto jest o tym pamiętać. Przed robieniem tego materiału nie wiedziałem praktycznie nic na temat Amigi. Znaczy, wiedziałem tyle, że kiedyś na Amidze montowano filmy, tworzono na Amidze muzykę i gry na Amigę wyglądały zdecydowanie lepiej niż wczesne gry na DOSa, ale jakby nigdy nie miałem z tym sprzętu styczności, więc totalnie nie wiedziałem, jak się go obsługuje i generalnie bardzo dużo rzeczy musiałem doczytać. Dlatego przypuszczam, że jeżeli ogląda to ktoś z was, kto jest znawcą Amigi, to się obśmieje, bo ja tutaj głównie będę mówił o jakichś podstawach, bo ten materiał jest bardziej na zasadzie takiej, że dzieciaka, który dostał Amigę i dopiero odkrywa ten magiczny świat. No a jeżeli ktoś z was nie wie nic na temat Amigi, to myślę, że też ten film będzie dość ciekawy. Generalnie Amigi są sprzętem bardzo pożądanym w ostatnim czasie przez kolekcjonerów. Głównie dlatego, że są to urządzenia, z którymi naprawdę społeczność amigowa robi cuda. Naprawdę niesamowite rzeczy da się zrobić na Amidze i mam nadzieję, że w którejś z części tej serii będę wam mógł to pokazać, bo raczej ten cykl podzielimy sobie na części, bo nie dam rady zamknąć wszystkiego w jednym materiale. Zacznijmy troszeczkę od historii. Jest to Commodore Amiga 600. I dużo osób, które pamiętają ten sprzęt za dzieciaka, są w szoku, że Amigę produkowała firma Commodore. I wydaje mi się, że to jest głównie związane z tym, że często gdzieś tam się myli Amiga a Atari. Otóż Atari nie było produkowane przez Commodora, ale Amiga tak, była produkowana przez firmę Commodore. Z kultowych urządzeń takich jak Commodore 64, który gdzieś tam też swoją drogą na moim kanale się przewinął. Generalnie Amiga jest dość specyficznym urządzeniem, jeżeli chodzi o hardware. Otóż nie korzysta ona tak jak PC-ty z architektury x86, a Amiga korzysta z procesora z rodziny Motorola 68K. Czyli de facto w sumie Amiga jest bardziej podobna do starych Maców niż do starych PC-ów, zanim oczywiście Maci przeszły na PowerPC. Oczywiście tutaj układów, które są specyficzne dla Amigi, jest zdecydowanie więcej i można by się na ten temat rozwodzić, ale myślę, że to gdzieś tam z czasem będę wam pomału przemycał te rzeczy, jak sam się tego nauczę. Moją Amigę 600 dostałem od widza w paczce jakiś czas temu. Swoją drogą bardzo pozdrawiam, Radku, i jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za ten sprzęcik. Ogólnie, jak sami widzicie tutaj na przebitkach, sprzęcik ten nie jest idealny. Oczywiście jest troszeczkę brudny. No i jak widzicie, ma tutaj, jest niespasowany. Widać, że jakby coś tutaj nam nie do końca się schodzi, coś się rozłazi. Więc pomyślałem, że Amigę rozbierzemy. Akurat nie było to dość problematyczne. Wystarczyło przewrócić ją do góry nogami, odkręcić parę śrubek zwykłych krzyżakiem, no i mogliśmy bez problemu dostać się do naszego urządzenia. Przy okazji stwierdziłem, że skoro już rozebrałem to urządzenie, to fajnie będzie je przedmuchać sprężonym powietrzem, przeczyścić troszeczkę dokładniej, no i oczywiście tutaj rozebrałem obudowę, zafundowałem ciepłą kąpiel górnej obudowie, potem ją oczywiście dokładnie wysuszyłem, no i
po całym tym uporządkowaniu stwierdziłem, że jeszcze sfilmuję sobie tutaj kickstart, który mamy zamontowany, no i także procesor Motorola 86K. Co ciekawe, akurat ta moja konkretna Amiga, z tego co widzę, ma taką specjalną ramkę, do której można było zamontować 2,5-calowy dysk, ale można też się wyposażyć w adapter na kartę SD albo Compact Flash. Oczywiście karty Compact Flash są troszeczkę bardziej trwałe, no natomiast karty SD są troszeczkę bardziej powszechne w dzisiejszych czasach, ale mniej żywotne. Generalnie próbowałem poskładać Amigę i dalej mi coś nie pasowało. I ku mojemu zdziwieniu okazało się, że klawiatura przypomina bardziej banana niż prostą linię. No i oczywiście tutaj, używając troszeczkę własnej siły, udało mi się tą klawiaturę naprostować, no i wszystko udało się poskładać. No i przyjaciółka wygląda tak, jak wyglądać powinna. Jest jedna sprawa z dyskietkami, o której warto powiedzieć. Mianowicie Amiga używa dyskietek, które mają troszeczkę inną pojemność niż te Windowsowe. Jak widzicie tutaj w tych dyskietkach, ta Windowsowa, czy tam DOSowa, to jest dyskietka już High Density, czyli taka, która ma pojemność 1,44 MB. Ona ma tutaj takie wcięcie. Dyskietka Amigowa, jak sami widzicie, takiego wcięcia nie ma. Generalnie pecety też używały takich tych dyskietek. Były one wtedy formatowane na 720 KB, jednak Amiga używa formatowania 800 KB. I problem jest taki, że gdy mamy na przykład taką oryginalną dyskietkę Amigową, nie jesteśmy w stanie jej w PC-cie odczytać. Natomiast w niektórych wersjach Workbench'a, jeżeli mamy takie dyskietki albo takie dyskietki sformatowane na 700 KB, tam 720, to Amiga jest w stanie odczytać ten format DOSowy i w jakiś tam sposób wymiana plików między PC-tem a Amigą istnieje. Jest troszeczkę problem z nagrywaniem rzeczy na Amigę. Otóż jeżeli mamy obraz ADF, no to nie możemy go prosto w sposób bezpośrednio z peceta nagrać na dyskietkę. Amiga jest w stanie odczytywać dyskietki 720 kg spod DOSa, więc to jest jakaś metoda. Oczywiście możemy przenosić w częściach sobie gierki, no i potem wypalać je bezpośrednio z Amigi. Jeżeli chcemy mieć wypaloną dyskietkę z Amigową grą, musimy ją wypalić na Amidze siłą rzeczy. Okay. A teraz coś dla fanów ASMR, jak brzmi klawiatura z Amigi. Ogólnie to klawiatura jest membranowa, nie jest mechaniczna, ale myślę, że to nie powinno nikogo dziwić, tak ma całkiem fajne brzmienie. Podoba mi się. No i teraz, nie przedłużając dalej, odpalmy Amigę i zobaczmy, co potrafi. Sama Amiga jest dość mała, ale zasilacz, powiem wam, konkretna cegiełka. Teraz to mamy zasilacze 300-watowe. Takie. Swoją drogą, ciekawe, ile ma watów ten zasilacz. 60, okej. No to zeszliśmy troszeczkę z rozmiarem, nie powiem. Okej. To nie powinno być takie brzydkie. Ten chiński telewizor troszeczkę mi napsuł krwi, ponieważ za bardzo kable komponent nie chciały współgrać z Amigą. Musiałem podłączyć ją przez złącze z kart, czyli tak zwane eurozłącze. Wiem, że nie jest to najlepsza metoda podłączania Amigę, w sensie można mieć dużo lepszą jakość obrazu, no ale jestem początkującym Amigowcem, no nie mam wszystkich kabli jeszcze. Dzisiaj testujemy sobie dwie gierki. Pierwszą jest to gra Black Crypt, jest to, z tego co widziałem, taki staroszkolny RPG. No i mamy jeszcze drugą gierkę, która nazywa się Birds of Prey. Jest to taka gra, gdzie latamy sobie samolotami. Jak widzimy, jest tutaj taka grafika wokselowa, czy tam trójwymiarowa, pseudo, a może prawdziwie trójwymiarowa, to się jeszcze zobaczy. Ja tylko sprawdzałem, czy te gry się w jakiś sposób włączają. Nie grałem w te gry jeszcze ani razu. Stwierdziłem, że jak mamy doświadczać Amigi, to doświadczajmy ją razem od nowa. O, pyk! Moi drodzy, tak wygląda Amiga po uruchomieniu, o ile nie mamy dysku twardego z zainstalowanym workbenchem. Oczywiście ja, klasyka gatunku, dostałem Amigę, nie dostałem workbencha na dyskietkach, czyli tego, powiedzmy, takiego graficznego systemu operacyjnego. Dostałem książeczki na temat workbencha, ale nie dostałem workbencha.
Planuję sobie w ogóle Workbencha kupić, z tego co widziałem na Allegro można to dorwać gdzieś za 50 zł oryginalne dyskietki, więc wydaje mi się, że nie jest to jakiś duży wydatek. Oczywiście można to obejść w tą stronę, że możemy sobie stworzyć maszynę wirtualną na Windowsie, podpiąć tam od razu dysk albo kartę Compact Flash, na tej maszynie wirtualnej zainstalować system, potem przenieść to do Amigi, ale pomyślałem, że jak mamy robić, to róbmy to tak staroszkolnie, więc na następną część myślę już będę miał Workbencha, to się pobawimy w instalację i pokażę Wam, jak generalnie taki system będzie wyglądał. Dlatego dzisiaj będę testował tylko gry, te dwie, które mam przy sobie, ponieważ nie mam możliwości nawet nagrać dyskietek z pliku ADF, bo do tego jest wymagany Workbench, no i żeby sobie gdzieś tam przerzucić te pliki ADF w częściach na dysk twardy i potem je nagrać na dyskietki i uruchomić, no więc przepraszam, że dzisiaj nie uruchomimy Lotusa 3 ani Super Froga, no ale to zostawimy sobie na następne części. Dzisiaj sprawdzimy to, co mam. Zaczniemy sobie od Black Crypta. No i w takim Black Cryptie, jak widzicie, mamy 4 dyskietki. 1, 2, 3. Tutaj widzę, jest game save, czyli pewnie zapis stanu gry. No i co? Wkładamy sobie tak dyskietkę. Wam posłuchać, jak dyskietki brzmią? Znak czasu, co? Okej. Mamy naszą myszę z dwoma przyciskami. Załadujcie grę. W celu odtwarzania gry z dyskietki musisz posiadać czystą, sformatowaną dyskietkę dla nagrywania i odtwarzania gier. Ta dyskietka powinna być nazywana Game Save, czyli taką mamy. Okej, teraz jak podpiąłem myszkę dobrze do dobrego portu, zadziałało. Ej, super. Ło, patrzcie, mamy jakieś party. Nie mam zielonego pojęcia, o co chodzi w tej, ale nazwiemy to z Maslo. Pewnie umrzemy w 3 sekundy, ale nie szkodzi. Przynajmniej gra działa. To jest najważniejsze. Save as a game. No już. Już nie krzycz na mnie. Już będzie dobrze. Jejku. Ale już naprawdę miałem takiego stresa, że myślałem, że naprawdę workbencha będzie trzeba mieć do tego, żeby te gierki odpalić. To jest dziwne, bo jak widzimy się uruchamiają, więc nie wiem. Zobaczymy, czy te Birds of Prey pójdą. Please insert game save. Dobra. Okej, proszę. Rzuciłem mu ten game save, ten dysk, ale dalej chcę dysk game save i jakby... O co ci chodzi, gościu? Help. Teraz wszyscy znawcy Amigi takie, co ten typ robi w ogóle? Co on tu psuje w ogóle? Jak można tak bezcześcić? Wybaczcie, uczę się. To powinienem ją sformatować, ale nie mam workbencha. Dziwne, bo ona się nazywa Game Save, więc jakby to powiedzieć... Krótnik, no. My tak, może odpalimy te Birds of Prey, co? Ptaszki chwały. Siup. Aby grać w Birds of Prey, musisz mieć Amigę z minimum 1 MB pamięci. Amiga 600 ma właśnie 1 MB pamięci. Whatever. Okej. Coś się ładuje. Zobaczymy, czy ta gierka nam pójdzie. O kurde. Ej, to wygląda fajnie. No w 92 to przypuszczam, że PC-ty miałyby trochę trudność wygenerować tego typu grafikę. Teraz to disk 2. No to może jednak zagramy w jakąś grę tak na serio dzisiaj. Dobra, to ja już chcę zacząć czytać instrukcję, bo to pewnie nie będzie zbyt proste.
fajnie, jest po polsku, to jest przynajmniej coś. O Boże, patrzcie, cała klawiatura ma jakieś znaczenie, to jest jeden z tych symulatorów lotu, ale zauważcie, że Amiga 600 niekoniecznie jest najlepsza do tego typu gier, bo na przykład w tej grze używa się numpada jako widok, na przykład do tyłu, w prawo, w lewo i tak dalej, a my nie mamy tutaj numpada, więc no... One does not simply. Przydałem ci drugą dyskietkę, jak chciałeś, no. Myślałem, że teraz zadziałasz. Problem jest z nagrywaniem tego typu rzeczy, o których się mało wie. Myślałem, że będzie ciekawie, jak będę to odkrywał razem z wami, ale nie wiem, czy w tym momencie nie jesteście poirytowani tym, że nie umiem poprawnie. No ale zrobiłem przecież co chciało, tak? Dałem dyskietkę. No, moi drodzy, tak więc niezbyt udało nam się odpalić te gierki. Black Crypt nie chciał za żadne skarby skorzystać z tej dyskietki GameSave, no a ja bez Workbench'a nie mogłem nijak jej sformatować jeszcze raz. Przypuszczam, że po prostu przez jakiś czas odleżenia po prostu coś się mogło stać z formatowaniem, albo po prostu dyskietka się uszkodziła. Też się tak może zdarzyć. Bardziej zastanawia mnie Birds of Prey, które pomimo proszenia o dysk drugi za żadne skarby nie chciało się uruchomić dalej. Więc troszeczkę szkoda, że w tym materiale nie udało nam się tak de facto odpalić żadnej gry tak w pełnej krasie, żeby coś faktycznie pograć. Ale mam nadzieję, że w następnej części już będę miał kupiony Workbench, więc będziemy mogli sobie z tym wszystkim poradzić. No i przygotuję dla was też troszeczkę więcej gier. Przypuszczam, że większość z was będzie chciała Super Froga i Lotusa 3, więc to już mam dodane do swojej listy. Ale jeżeli ktoś z was zna jakieś fajne demka, które ze sceny będą w stanie pokazać prawdziwy pazur tej Amigi, albo jakieś inne życzenia growe macie, to dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, jakie ciekawe rzeczy mógłbym pokazać. No i co, moi drodzy, mam nadzieję, że podobała wam się taka sentymentalna podróż w czasy Amigi 600, no i że dołączycie do mnie w kolejnych częściach, gdy dalej będziemy sobie ogarniać to urządzenie. Tyle z mojej strony, do zobaczenia w kolejnych materiałach, na razie. BIOS!